No, nie wiem, no ja nie potrafię ocenić, bo nie znam tak francuskiego, żeby powiedzieć, jak on mówi po francusku. No, to trudno powiedzieć, no przoniak, no gra tam, no to znaczy, że nie słychać. Wiem, że na pewno, że jak Olbryski mówi po francusku, to nie słychać jakiejś różnicy, bo on od dziecka mówi w domu po francusku. Także no to normalne, że dla niego to nie ma różnicy, czy mówi po polsku, czy po francusku, czy po angielsku. On teraz też po angielsku mówi. No ja grałem już po angielsku, grałem po niemiecku, po francusku jeszcze nie. A czy dzisiejsza propozycja zagrania głównej roli w filmie w kooperacji polsko-francuskiej jest związana w jakimś stopniu z pana rolą w Białym? Nie, nie. Po prostu reżyser Jan Kidawa-Błoński zaproponował mi, dzisiaj właśnie dzwonił, znaczy wczoraj dzwonił z Warszawy, że mi proponuje główną rolę w jego nowym filmie. Po prostu on zbiera pieniądze, bo to jest tak, że pakiet, który dostaje się od ministerstwa, nie starcza na zrobienie filmu. Trzeba znaleźć, to jest 20% budżetu dostaje film, a resztę, czyli 80% musi sobie reżyser znaleźć gdzie indziej. A że Kidawa-Błoński, akurat jego filmy zdobywały wiele nagród na Zachodzie, ma pewne układy, podejrzewam, czy po prostu zaufanie u producentów zachodnich. I wiem, że część pieniędzy będzie na pewno z Polski, część z Francji, może część będzie z Niemiec. Tak jak było u Wajdy w Pierścionku z Orłem w Koronie, to tam. Nie ma tak, że ktoś mu załatwia, nie. Reżyser musi, jak się chce zrobić film, to musi sam dbać o pieniądze. No. Niestety, takie czasy. Oczywiście może to zlecić producentowi jakiemuś, tylko że u nas nie ma jeszcze czegoś takiego jak film producencki. Na przykład na Zachodzie jest coś takiego jak film producencki, że producent kupuje od scenarzysty scenariusz, zleca, na przykład bierze, mówi tak, kto tu, jak zrobić optymalnie najlepszy film, żeby zarobić kasę? Zlecić dobremu reżyserowi, tylko że to są wielkie wytwórnie filmowe, taki Golan i Globus biorą. Mają scenariusz, kupili od scenarzysty, mówią, o świetny, to będzie numer jeden. Czyli kto to zrobi dobrze? Scorsese? No to Scorsese, jak będzie reżyserował, wiadomo, że obsadzi De Niro. Czyli już jest optymalna rzecz. No jeszcze jakąś aktorkę, która jest na fali. No Sharon Stone, Sharon Stone. Mamy optymalną obsadę, wiadomo, że każdy na to pójdzie. Film może być nawet czasami nie wyjść, ale przynajmniej się pieniądze zwrócą. Także warto im zapłacić, nie wiem, po kilka milionów dolarów gaży, żeby oni grali w tym filmie. Wiadomo, że na nich ludzie pójdą na całym świecie, dlatego że z kolei reklama filmów amerykańskich jest największa na świecie. Bo najwięcej filmów produkuje się, nie wiem czy wiecie, w Indiach. A chyba nikt z nas nie widział indyjskiego filmu, bo ja nie. Także no to nie zawsze ilość idzie w jakość. A jednak Amerykanie umieją to robić. No. W filmie swoim, czy jest uzależniony od pieniędzy, które dostaje od sponsorów? Siłą rzeczy jest uzależniony, bo czasami budżet się robi na przykład załóżmy na 10 miliardów złotych, że się zrobi film za 10 miliardów, a okazuje się, że tak naprawdę po kolei się wycofują, jeden się wycofał sponsor, drugi zostaje 8 miliardów. No to potem trzeba niektóre sceny wyciąć, zmienić scenariusz, coś pozmieniać, trochę taniej, żeby było to nie brać tego samochodu, tylko tańszy, który trzeba rozbić na przykład. Takśmy mieli w Psach 2, zamiast rozbijać Volvo nowe i ten, no nowe. Volvo i Forda Transita, to rozbijaliśmy Vogue i Volkswagena takiego z 1968 roku. Także no to żeby taniej, no po prostu. A czy z wynagrodzeniem z tej chwili, czy to aktor daje propozycję, czy. Teoretycznie to jest tak, że aktor może już sobie wymyślić stawkę i zażądać, ale praktycznie to jest tak, że. Po prostu no, są pewne bariery nie do przekroczenia. Wiadomo, że nie można zażądać, nie wiem, pół miliarda za rolę, no, którą się robi w 30 dni. No bo to by było chore. Wiadomo, że nikt tyle pieniędzy w tym kraju nie zarabia. Chyba, że bandyta. Albo polityk. To jest to samo. Także normalny człowiek, a tym bardziej artysta, tyle nie dostanie. No, za główną rolę można dostać kilkadziesiąt milionów. Negocjuje się, no, ale w granicach rozsądku się negocjuje, bo przecież wiadomo, że ja nie zażądam przyczepy z anteną satelitarną, jak ma, nie wiem, Douglas na planie czy coś, że nie wolno nikomu wejść tam do tej przyczepy, a on tam ma wszystko, no po prostu. I ma jeszcze dublera, który za niego chodzi we wszystkich pozycjach, jak kamera jedzie. On, dubler, który wygląda tak samo jak on i ma za to płacone. Wykonuje za niego najgorszą czarną robotę, on tylko przychodzi, jak jest gotowy plan i sobie po prostu gra. No to tak, to można żyć. Jeszcze bierze za to kilka milionów dolarów. Wie pani, jak mi ktoś zapłaci milion dolarów za rolę, to ja bym sobie sam trzymał kamerę, sam bym po sobie sprzątał, sam bym szwenkował, sam bym szyny kładł. Proszę pani, proszę bardzo. Znaczy, że nie ma jeszcze
U nas nie ma czegoś takiego, bo czasami dziennikarze mówią się aktorom w Polsce w głowach poprzewracało, że nie chcą dziennikarzom wywiadów udzielać. Ja jestem zdania, że jeżeli by 1/100 z budżetu kinematografii przeznaczyć na badania kompleksowe, psychiatryczne dla wszystkich dziennikarzy w Polsce, to wyniki tych badań byłyby bardzo ciekawe. Bez aluzji tutaj. Nie, to bez aluzji, jesteście młodzi ludzie, jesteście skażeni, absolutnie, do was tu nie ma żadnych aluzji, broń Boże, w życiu najdalej jestem od aluzji. A czy myślał pan kiedyś o karierze gdzieś dalej na zachodzie lub w Hollywoodzie? Nie, nie marzę, bo jestem realistą i pragmatykiem. Nie, dlatego że tam nikt nie wpuści nas, żeby im zabrać dolary, tylko my jesteśmy tacy mądrzy, że wpuszczamy tu wszystkich, kradnijcie, rozkradajcie nasz kraj. Amerykanie są cwani, to jest show biznes, tam są bardzo silne związki zawodowe, nie wpuszczą jakiegoś aktora, żeby inny aktor amerykański, bo sobie nie pozwolą na to. A z jakiej racji ma grać jakiś inny aktor? Mafia. Nie to, że mafia, po prostu zdrowy system. No, jeżeli jesteśmy w naszym kraju, to dlaczego Kieślowski wylansował dwie aktorki francuskie, a mógł nasze wylansować? On przecież o takiej Julie Delpy nikt nie słyszał, żeby nie Kieślowski, czy o tej drugiej. No. Juliette Binoche. Juliette Binoche. Kto o niej słyszał przed Kieślowskim? No była nikim, on ją stworzył, no. A ona teraz, jak ma u niego zagrać, to tyle, w polskim filmie to tyle żąda pieniędzy, że cała polska kinematografia musiałaby się zebrać, no. Także to jest w ogóle śmieszne dla mnie, jakieś paranoiczne, no. Tylko my nie umiemy po prostu sami z siebie czegoś dać i sami wybrać. Tam nikt nas nie wpuści. Przykładem Metro. Kto wpuści polską sztukę na Broadway, żeby Polacy zarobili pieniądze, jak oni tam, ilu jest bezrobotnych? I mają swoje związki zawodowe. To jest raz, dwa. Oczywiście, jeżeli ktoś zdobędzie Złotą Palmę w Cannes, 1, 2, 10, tak jak Gérard Depardieu, to on będzie zaproszony do amerykańskiego filmu, czy kooprodukcyjnego za takie stawki, jak mają Amerykanie, proszę bardzo. Raz, dwa razy. Ale gościnnie i do widzenia, proszę pana. Oni chcą się pochwalić, że oni stać ich na to, żeby najlepszy aktor europejski zagrał u nich w filmie. Bo są snobami. To jest po prostu show biznes, ja to złośliwie mówię, że to jest show biznes, bo tylko szmal, szmal, szmal. Oczywiście, że ilość idzie w jakość, ale jakby się poszli jakiejkolwiek wypożyczalni wideo, wzięli wszystkie amerykańskie filmy naraz i policzyli, ile jest dobrych, a reszta to jest tylko mordobicie i filmy klasy B, no to by wam wyszło, że na 100 filmów jest 2-3 dobre, tak naprawdę dobre. No to ja się w ogóle cieszę, że u nas się w ogóle filmy robi. Czasami wychodzi nawet niezły film. No to trzeba się cieszyć, jak się u nas robi 20 rocznie. A u nich się robi 1020 rocznie. Także no ilość zawsze idzie w jakość, no i wiadomo, mają świetny sprzęt, wszystko ma. No i wtedy będziemy narzekać i tak dalej. Ja myślę, ja nie mam żadnych kompleksów, grałem z amerykańskimi aktorami, grałem z angielskimi, grałem z niemieckimi. Daleko im do Tadeusza Łomnickiego czy Zapasiewicza, naprawdę. Znaczy teraz dzisiejsza młodzież, czy może pan się kontaktuje z uczniami PWST, czy oni się zapowiadają na dobrych aktorów? Ja nie mam kontaktu ze szkołą już od 2 lat. 2 lata temu skończyłem pracę, tam już nie pracuję, także trudno im powiedzieć. No na pewno ktoś jest dobry, no. No to nie ma tak, no, żeby się nie udało komuś z roku. Oczywiście, że odsetek tym, którym się udaje, jest bardzo niewielki. No, na przykład w szkole filmowej w Łodzi od 50 tam któregoś roku, od czasu, kiedy szkoła istnieje, są wywieszone roczniki za takim szkłem z nazwiskami, wszystkie nazwiska wypisane ludzi, którzy ukończyli te szkoły. Jest tam ponad 700 nazwisk, no, z tego ja znam 9 czy 10. W naszej szkole też takie coś istnieje właśnie. Absolwentem naszej szkoły jest pan Krzysztof Materna. O, pan się z nim zna. Jak mi usłyszy, to ja mu powiem, że byłem w jego szkole. Się ucieszy. Właśnie tak samo wisi na gawlocie. Ludzie go podziwiają. I dziękuję panu za wywiad. Może jeszcze pozdrowienia dla drugiej C. Dla drugiej C koniecznie, tak? Akurat dla drugiej C. Specjalne życzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu za wywiad.